poprosiłem pana Jana, żeby nam coś podegrał. Aha, pani Marysia jeszcze chce coś powiedzieć. Dobra, oddajemy głos pani Marysi, kochany. Ja przede wszystkim chciałam podziękować naszym dzieciom za wspaniały występ, za nasze talenty, śląskie talenty, na śląskiej ziemi mieszkające. Oglądamy teraz program Talent. Oglądaliśmy naszego Martineza, Ślązowa z Kujanowic, ale pochodzi z Filipów, prawda? Ja uważam, że gdyby nasz Jarek Skrzek poszedł do Mam Talent, tylko byłby bardziej odważny. To jest taki talent schowany gdzieś, panie Janku. Józek jeszcze bardziej się pokazuje, pana mało, ale my pana bardzo doceniamy, dlatego żeśmy dzisiaj pana zaprosili. I to przedszkole tu ma teraz takiego dobrego ducha. No i nie sam też i no panie, to wiecie panie, pan Jacek kiedyś też był małym dzieckiem, popatrzcie dzieci. Chodził do przedszkola akurat nie tego, tylko do 12 przedszkola. I ma taki talent. O, wierszyki pan prezentował. No proszę nam pan poopowiadać, panie, bo ja wszystkiego nie wiem. Ale chciałam panu powiedzieć, że może z tych naszych dzieci też wyrosną takie talenty. Za chwilę będziecie mogli zobaczyć, jak pan Janek pięknie gra na takim instrumencie, jak organki. Możecie pan Janek proszę wskazać. To jest fujarka. To jest taki malutki instrument, że można sobie... To jest harmonika, organki. Harmonika ustna, organki. Tak, można ją schować do kieszonki. To jest taki instrument, nie taki duży jak akordeon, ale takie malutkie. A co to jest pan Janek? To jest taki gimbofon się to nazywa. Tego się godzą. Proszę, więc pan Janku jest taką orkiestrą chodzącą, ale właśnie pan Janku za mało pana widzimy, dlatego cieszymy się... Panie Mieszków, z tego Mieszków to wiedzą. Bardzo się cieszymy, że pana zaprzez władzę, się cieszymy, że mamy gościa publika, który do nas zawitał, bo to są takie nasze śląskie kryształy. Ja bardzo wam dziękuję za to, że zechcieliście nam dzisiaj gościć. A teraz właśnie pan Jan może pokaże, co jeszcze w nim tkwi. Co tam jeszcze ukryte siedzi? Siedzi dużo rzeczy budynek. To jest harmonika, organki. Pierwszy organka z Gdowska był taki mały. Był suchy, to jest niemiecko, wolny, o. Jak taki mały władzyk, w budźce się kupił włożanki takie polskie, zegro, zuda, pancerza, nie, takie jest nic polskie. Musimy się uczyć, nie, teraz spoko tam. Thank you.
Dziękuję.